Kiedy kilka tygodni temu w moim filmie o stalowym gigancie napomknęłam delikatnie, że książka Ready Player One nie cieszy się moją zbyt wielką sympatią, od razu dostałam od Was mnóstwo pytań. A dlaczego? Megu? A czemu? A z czego to wynika? A ponieważ zbliża się premiera filmu i właściwie zostało do niej już tylko kilka dni, stwierdziłam, że oto nadszedł najwyższy czas, żeby wyrzucić z siebie w końcu te wszystkie negatywne emocje. Zacznijmy od tego, że to nie chodzi tylko o to, że to jest grafomański bełkot i po prostu książka na poziomie literackim jest zła. Chodzi o to, że to jest książka na tylu poziomach toksyczna i szkodliwa i promuje tyle nieodpowiednich stereotypów, że po prostu na tym etapie, w tym momencie, kiedy jesteśmy z rozwojem fandomu i popkultury, nie można jej po prostu uznawać za dobrą. Za chwilę wytłumaczę Wam dokładnie, o co mi chodzi, ale najpierw krótki disclaimer. Moja wybitnie negatywna opinia na temat Ready Player One jest jedynie wynikiem moich osobistych przemyśleń i wyciągniętych z nich wniosków. Jeżeli Twoja ocena książki Ernesta Kleina była inna, może nawet Ci się podobała, jak najbardziej masz prawo do tego, by się ze mną nie zgadzać. Moja krytyka Ready Player One, nieważne jak złośliwych i nacechowanych pejoratywnie słów bym nie użyła, jest wymierzona lee i jedynie w samą książkę oraz jej autora, a nie w ludzi, którzy akurat książkę lubią. Nie gardzę fanami Ready Player One, ani nie uważam, że są głupi, po prostu tak działa krytyka kultury, że wytyka się wady danego dzieła, niekiedy bardzo emocjonalnie. Pomyślałam, że warto to od razu z góry ustalić. Wiecie, takie prawa Mirandy dla twórców internetowych i krytyków literatury. Bo to jest internet i w internecie dzieją się różne rzeczy i spotyka się różnych ludzi, na przykład takich, którzy zarzucają Ci, że gardzisz tradycyjnym modelem rodziny, bo skrytykowałeś ostatnią książkę Małgorzaty Musierowicz. To jest oczywiście przykład czysto fikcyjny i nic takiego się nie wydarzyło. Okej, żeby dobrze zrozumieć, o co mi chodzi, warto nadać całej sprawie szerszy kontekst. Możliwe, że mieliście kiedyś tak, że utożsamialiście się z jakąś grupą społeczną albo subkulturą, a jednocześnie nie czuliście się w tej grupie odpowiednio doreprezentowani w kulturze. No więc ja na przykład od zawsze uważałam się za geeka, nawet wtedy, kiedy jeszcze nie znałam takiego słowa. Myślałam o sobie jako o kimś zafascynowanym popkulturą, kto właściwie miał zainteresowania dość odbiegające od tego, czym interesowała się większość jego znajomych. Przeszłam przez wszystko. Faza na manga i anime, religijne pochłanianie Harry'ego Pottera, amerykańskie komiksy, francuskie komiksy, seriale, fantazy. Przeszłam przez wszystkie te etapy. A jednak przez cały czas nie mogłam odnaleźć siebie jako geeka w dziełach popkultury. Na przestrzeni lat wykształcił się, a później umocnił popkulturowy stereotyp geeka rozumiany jako niegrzeszący urodą, zamknięty w sobie, najczęściej biały chłopak z głębokimi problemami na tle integracji społecznych. Płci przeciwnej się boi, nie potrafi z nią nawiązać kontaktów, a najlepiej czuje się w towarzystwie innych podobnych sobie osób. Wszelkie porażki na polu towarzyskim tłumacząc właśnie tym, że jest geekiem. Sęk w tym, że w tym momencie postrzeganie geeków tylko i wyłącznie jako antyspołecznych outsiderów, którzy nie potrafią nawiązywać relacji z drugim człowiekiem i zamykają się w swoich małych grupkach, którzy są wykluczeni i czują się prześladowani przez innych, jest tak bardzo nieaktualne. Teraz, kiedy właściwie cała popkultura, cały mainstream popkulturalny wywodzi się z tego, co jest typowo geekowskie. Gwiezdne Wojny, Marvele, komiksy, seriale, wszyscy się tym interesują. Dlatego leży mi na sercu to, żeby reprezentacja mojej bardzo różnorodnej w tym momencie subkultury nie zamykała się tylko w tym jednym krzywdzącym stereotypie pryszczatego nastolatka w okularach. A potem pojawia się Ready Player One. I zostaje okrzyknięte świętym gralem popkultury. I na domiar złego zostaje uznany jako za ostateczną emanację tego, co to znaczy być geekiem. Więc ludzie, dla których bycie fanami popkultury jest zupełnie obcym zjawiskiem, czytają tę książkę i myślą sobie: aha! A więc o to chodzi w tym całym fandomie. I to jest ten moment, kiedy ja zaczynam ostrzegawczo machać rękami i krzyczeć: nie! Ponieważ ta książka nie ma nic wspólnego z prawdą. I na domiar złego reprezentuje w sobie to wszystko, co w tym momencie w fandomie jest najgorsze. A więc po kolei i konkretnie. Za co nie znoszę Ready Player One? Po pierwsze, za grafomanię. Tak jak 50 twarzy Greya nie zdobyło popularności przez piękny język, tak i Ready Player One nie jest czytane przez setki tysięcy osób na świecie, dlatego że zostało napisane w ładny sposób. Ta książka jest debiutem i to bardzo czuć. Jest napisana
bardzo szkolnym i topornym językiem zdania są proste jak budowa cepa i składają się właściwie z samych wyliczeń kolejnych czasowników. Ale tu nie chodzi tylko o język, ale o koncepcję całej powieści, a ta absolutnie nie trzyma się kupy. Z jednej strony Ready Player One jest niby dystopią, ale tak naprawdę ten cały dystopijny świat jest tutaj tak leciutko zarysowany, że on w rzeczywistości nikogo nie obchodzi. Tutaj cała konfrontacja nie odbywa się na linii grupa pozytywnych bohaterów kontra zły reżim, tylko grupa bucowatych nastolatków kontra bardzo zła telekomunikacja polska, która chce wprowadzić abonament w tym świecie. I to jest po prostu przykład tak totalnego, absolutnego zła, że przecież musimy temu zapobiec. To nie tylko brzmi idiotycznie, ale w ogóle nie pozwala sympatyzować z głównym bohaterem, bo Wade nawet pół myśli nie poświęca temu, żeby uczynić świat lepszym swoją wygraną. On chce wygrać tylko dla własnych celów i chyba nie jest to nigdy jasno sprecyzowane, ale podejrzewam, że bardzo mocno wiąże się z tym, że chce udowodnić, jaki jest zajebisty i że jest najlepszym geekiem ze wszystkich. Jakby tego było mało, Ready Player One ma jakiś turbo idiotyczny morał. Mianowicie, kiedy Wade w końcu zdobywa to ostatnie wielkanocne jajo, spotyka się z awatarem twórcy Oasis, czyli Hallideya, który już w tamtym momencie nie żyje, to jest tylko hologram. Ten hologram mówi mu: Wade, musisz przestać grać tyle w gry komputerowe i siedzieć ciągle zamknięty w tej wirtualnej rzeczywistości. Wyjdź na dwór. I w gruncie rzeczy nie byłoby w tym nic złego. W końcu to bardzo dobra rada. Wszystkie matki na świecie to wiedzą, bo ciągle powtarzają to swoim dzieciom. Ale może zanim zacznie się reklamować nastolatkom przebywanie na świeżym powietrzu, może jednak warto by zrezygnować z wymyślania tego konkursu, którego wygranie wymaga całkowitego odcięcia się od świata i tylko napieprzania w klawiaturę i oglądania starych odcinków Alfa. Jednocześnie Wade doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jego obsesja na punkcie życia w Oasis jest szkodliwa, bo mówi o tym kilka razy, ale ostatecznie to właśnie ona pozwala mu wygrać ten konkurs, więc jaka tutaj jest logika? Można to dopisać do bardzo długiej listy rzeczy, których Ernest Cline sobie nie przemyślał, kiedy pisał tę książkę. Pójdźmy dalej. Fabfest nawiązań. To jest największy zarzut, jaki miałam wobec tej książki już od pierwszego czytania. Ready Player One składa się właściwie z samych nawiązań i wspominek innych dzieł popkultury, wprowadzanych tak mało subtelnie, jakby autor brał szpachlę i po prostu walił betonem po tekście, byleby tylko ukryć to, że tak naprawdę nie potrafi pisać. To tak jakbyście czytali własny tekst i stwierdzili: o Boże, to zdanie brzmi koszmarnie. Walnę tutaj 5 nawiązań do Zaklętej w Sokoła, może nikt nie zauważy, jak bardzo jest złe. Ta książka to właściwie zapętlona scena z Avengersów, w której Kapitan Ameryka łapie kontekst. I chyba właśnie o to tutaj chodziło. Wiecie, o takie połechtanie ego czytelnika. Kiedy bierzecie książkę i widzicie, że autora interesuje to samo, co was interesuje, i to jest takie fajne, i wy czujecie więź z tym autorem, i od razu zaczynacie bardziej go lubić. Przy czym nie da się tylko i wyłącznie z tego powodu dojść do wniosku, że książka jest dobra. Problem polega na tym, że te wszystkie wtrętki absolutnie nie popychają fabuły do przodu, a mają za zadanie tylko i wyłącznie pokazać, jaki zajebisty jest nasz główny bohater. Przy czym wszystkie nawiązania są stosowane tak niekonsekwentnie, że właściwie nie wiadomo, dla kogo jest ta książka. Bo jeśli piszesz książkę dla nerdów, to po co tłumaczysz, czym jest Pac-Man, czym było Atari, jak brzmiały wszystkie dialogi ze Świętego Graala Monty Pythona, kogo to obchodzi? A z drugiej strony, jeżeli chcesz mierzyć szerzej i uczynić swoją książkę mniej hermetyczną, to musisz mierzyć w tych ludzi, którzy nie są aż tak zapalonymi fanami lat 80. i może wytłumaczyć coś w sposób sensowny, a nie tylko robiąc kopiuj wklej z Wikipedii. I absolutnie nie żartuję, kiedy mówię, że tutaj są tak encyklopedyczne fragmenty definicji, że okropnie się to czyta, bo to jest nudne jak flaki z olejem. Tymczasem w samej książce pojawiają się takie zdania, jak przy okazji streszczania fabuły Blade Runnera, bo oczywiście, że trzeba streścić całą fabułę. Cytat. Oglądamy historię Ricka Deckarda, którego gra ten sam aktor, co Hanna Solo. Czyli Harrison Ford? To nie można było napisać, że chodzi o Harrisona Forda? Inny przykład. Bohaterowie docierają do domu jednego z założycieli Oasis i komentują to, jak ten dom wygląda. Zupełnie jak w Rivendell, powiedziała H. Wyjęła mi to z ust. Dokładnie, jak w Rivendell we Władcy Pierścieni, przytaknąłem patrząc oszołomiony. Koniec cytatu, brakuje mi tu jeszcze tylko trzeciego zdania. Dokładnie, jak w Rivendell we Władcy Pierścieni, który został napisany przez Tolkiena, no kurczę.
To tylko kilka przykładów, ale tego jest o wiele, wiele więcej. W pewnym momencie przez chyba 3 strony bohater wylicza wszystkie seriale, gry komputerowe, książki i filmy, które obejrzał, przeczytał, tudzież w nie zagrał po to, żeby zdobyć tak ogromną wiedzę na temat lat 80. Wiele z moich zarzutów wynika bezpośrednio z tego, że główny bohater jest totalnym self-insertem autora. A ponieważ to jest debiut Ernestowi Kleinowi, nie udało się tego uniknąć i Wade jest Ernestem Kleinem. Dlatego nie można tej książki traktować w takich kategoriach, że to jest reprezentacja popkultury lat 80., że to jest jakiś przekrój przez popkulturę tamtego okresu. Nie, to jest przekrój przez popkulturę, którą lubi Ernest Klein i przez rzeczy, które lubi Ernest Klein. Dlatego znajdziecie tam wszystkie książki i gry, w które on grał, ale nie znajdziecie tam żadnych rzeczy na przykład związanych z tym, czym interesowały się wtedy dziewczyny. Żadnego Josie and the Pussycats, Polly Pocket i tych innych zabawek. Nie, tego tam nie będzie, bo to jest zbyt dziewczyńskie. W rezultacie Ready Player One jest jak mokry sen takiego stereotypowego geeka, w którym chłopak, który nic nie robi przez całe życie, tylko napieprza w konsolę, zdobywa dziewczynę, sławę i pieniądze. Główny bohater książki jest właśnie takim stereotypowym nerdem. Problem polega na tym, że Wade jest totalnym bucem, a jednocześnie przykładem takiego ewidentnego Gary'ego Stu, męski odpowiednik Mary Sue, jeżeli ktoś nie wie, bo on jest najfajniejszy, najmądrzejszy, najbardziej błyskotliwy, posiada najszerszą wiedzę, jest po prostu geekiem wśród geeków i jest tak genialny, że wpada nawet na pomysł w ciągu 5 minut, jak pokonać wielką demoniczną korporację telekomunikacyjną za pomocą planu, który tak naprawdę polega tylko i wyłącznie na serii przypadków, do których oczywiście nie dochodzi, no bo jasne, że tak. Innymi słowy, wszystko mu się udaje. Ale najgorsze jest to, że Wade uosabia wszystkie toksyczne cechy toczące w tym momencie fandom, nie tylko polski fandom, ale ogólnie międzynarodowy fandom. A ponieważ to jest główny bohater, z którym powinniśmy sympatyzować, te cechy, w moim odczuciu bardzo, bardzo negatywne, tutaj pokazane są jako pozytywne, tudzież względnie normalne. Na przykład, jeżeli uważasz, że o wartości geeka świadczy ilość niepotrzebnej, bezużytecznej i szczegółowej wiedzy, którą ktoś sobie jest w stanie wcisnąć do głowy, albo że chciałbyś decydować o tym, kto jest prawdziwym geekiem, a kto nie, i że prawdziwym geekiem nie jest ta osoba, która nie przeczytała tego jednego komiksu z Gwiezdnych Wojen z lat 70. z ranu Marvela, to ta książka jest dla takich elitystów jak ty. Jest tutaj taka jedna scena, w której Wade razem ze swoim najlepszym przyjacielem, do którego jeszcze za chwilę wrócimy, wyzywają jakiegoś chłopaka na pojedynek, na wiedzę o grach komputerowych, który oczywiście ten chłopak sromotnie przegrywa, ponieważ oni wytykają mu, że on nie zna tego jednego, totalnie nieistotnego szczegółu z historii tej jednej gry, w którą nikt nie gra i on tego nie wie, więc oni mu udowadniają, jak nędznym pyłkiem w fandomie on jest, a jacy oni są zajebiści, na co cała sala ludzi wstaje i zaczyna bić im brawo. Dostają owacje na stojąco za zwycięstwo w wiedzówce na temat gier komputerowych. I wiecie, w książce to jest ukazane jak scena wielkiego moralnego zwycięstwa nad ludźmi, którzy nazywają się fanami, a nie powinni się nazywać fanami. A dla mnie jest to po prostu przykład totalnego frajerstwa i bucery. Głównie dlatego, że wielokrotnie spotykałam w realnym świecie ludzi, którzy właśnie chcieliby się w tym momencie znaleźć na miejscu Wade'a i poczuć się lepsi od kogoś innego, dlatego że znają ten jeden randomowy fakt. I nie ukrywam, że mam o nich dość niskie mniemanie. Inna sprawa. Kojarzycie tych ludzi na konwentach, którzy zawsze przerywają prowadzącemu i wtrącają jakieś swoje głupie komentarze tylko po to, żeby pokazać, że oni wiedzą więcej i że lepiej znają się na temacie od prowadzącego? Aha, to jest Wade. Wade specjalnie zapisuje się na zajęcia o historii Jamesa Hallidaya, wynalazcy Oasis, tylko po to, żeby wypominać wykładowcę, jak mało wie na ten temat. Równie zabawne jest to, że Ernest Klein próbuje oddać sprawiedliwość tym stereotypowym geekom. Wiecie co, od zawsze mieszkają u mamy w piwnicy i od 10 lat nie mogą się pozbyć trądziku, a jednocześnie nie potrafi się oderwać od tego stereotypu wizualnego macho jako idealnego superherosa. Dlatego Wade nie może wygrać konkursu, dopóki wygląda tak jak wygląda, to znaczy jak normalny chłopak. Nie, Wade musi przejść spektakularną fizyczną przemianę, musi sobie wyhodować 6-pack i zrzucić 20 kilo, co czyni w miesiąc trwania książki, zapieprzając tylko na rowerku, jednocześnie grając w Oasis. Ja nie mogę z tą książką, ona jest tak koszmarnie głupia.
Jego postać nie przechodzi właściwie żadnej przemiany, nie tylko pod względem charakterologicznym, ale chociażby pod względem tej wiedzy, którą powinien nabyć, żeby legitnie wygrać to ostateczne wielkanocne jajo Halideya. Przez cały czas trwania książki Wade nie dowiaduje się niczego nowego, a to, że udaje mu się rozwiązywać kolejne zagadki i zdobywa kolejne klucze, wynika tylko z tego, że akurat to jedno zadanie konkursowe, które akurat tam się trafia, jest związane z tym fragmencikiem wiedzy, które Wade totalnym przypadkiem posiada już z czasów sprzed książki. Jakie to wygodne. Przy okazji cała ta popkulturowa wiedza z lat 80., którą książka tak gloryfikuje, to tylko pusta wiedzówka, to jest rycie na pamięć listy rzeczy, nie naznaczona żadnym cieniem refleksji albo głębszej analizy. Tak, mój ulubiony temat. Stosunek do kobiet. W tej książce są dwie kobiety. Z czego ta druga jest obecna chyba tylko przez jakieś 3 zdania. Stosunek autora do postaci kobiecych i do kobiet w ogóle jest... wow, no nie powiem bardzo wymowny, ale nie mogę powiedzieć, żebym się tego nie spodziewała. Obiektem westchnień Wade'a zostaje Artemis, blogerka i inna poszukiwaczka jaja Halideya, która oczywiście stanowi ucieleśnienie wszystkich cech, które stereotypowi geekowie uważają za idealne w kobietach. Widzicie, bycie geekiem w tym świecie jest obowiązkowym kryterium, które dziewczyna musi spełniać, żeby nadawać się na obiekt westchnień. Musi mieć totalnie te same zainteresowania co główny bohater, ale przy okazji nie może być ładna. Ładne dziewczyny są automatycznie zdyskwalifikowane, ponieważ bohater ma jakiś taki mizoginistyczny pogląd na całą płeć piękną, to znaczy, jeżeli dziewczyny są naprawdę ładne, to znaczy, że to są totalne pustaki, co automatycznie implikuje wniosek, że jeżeli dziewczyna jest choć trochę zadowalająca pod względem wyglądu, nie może być geekiem. Ponieważ ładne dziewczyny to puste dziewczyny, a geekowe dziewczyny nie są puste. I to każdemu, kto spędził choć 5 minut w fandomie, powinno od razu przywieść na myśl to okropne zjawisko, kiedy w internecie zarzuca się dziewczynom, że są fake geek girls i tak naprawdę nie są prawdziwymi fankami, bo ładne dziewczyny nie mogą być fankami i że one tylko udają po to, żeby uwieść facetów na tą swoją pozorną geekowatość. I wiecie co, ja nie mam absolutnie wątpliwości, że autor Ernest Cline rzeczywiście wierzy w to, co tutaj pisze. Wystarczy spojrzeć na jego starą poezję, żeby od razu domyślić się, jaki jest jego stosunek do kobiet i w ogóle do dziewczyn w fandomie. Pozwólcie, że zrobimy sobie tutaj na chwilkę wieczorek poezji. Przeczytam Wam fragment jednego z wierszy, który sama przetłumaczyłam. Zauważyłem, że nie istnieje porno przeznaczone dla gości takich jak ja. Całe porno, jakie znam, stworzono z myślą o samcach alfa, którzy żłopią piwsko w barach. Takich, którzy lubią, jak ich dziewczyny są głupie i uległe. To nie są prawdziwe kobiety. To obiekty. A te filmy nie są erotyczne. Są żałosne. I te puste dupodajki na mnie nie działają. Brzydzę się nimi. I nie chodzi o to, że jestem przeciwko pornografii. W końcu jestem facetem, a facet potrzebuje porno. Chcę porno stworzonego z myślą o gościach takich jak ja, którzy wiedzą, że najseksowniejszą rzeczą na świecie jest kobieta, która jest mądrzejsza od nich. Chcę dziewczyny w tweedowej spódnicy i okularach. Najpierw przepiszę od niej zadanie domowe, a później będziemy godzinami uprawiać szaloną, pełną pasji miłość, dopóki ona nie zapyta, czy możemy przerwać, bo nie chcę przegapić najnowszego odcinka Battlestar Galactica. To właśnie jest dla mnie prawdziwa erotyka. Jap, to istnieje, to jest prawdziwy wiersz, tak, tak? On to naprawdę napisał. Och, panie Ernest Cline, ty wyjątkowy płatku śniegu. Jak to dobrze, że jesteś takim miłym, dobrym chłopcem, który szanuje kobiety i szuka w nich inteligencji. Nie ma to jak poczytać taką prawdziwą, dobrą poezję, która próbuje nastawić kobiety przeciwko sobie i której autor stawia się na tej pozycji, w której on będzie mówił kobietom, która jest prawdziwą dziewczyną i która nadaje się na jego obiekt westchnień, a która nie. Jest to naprawdę budujące. Ale ten wiersz mógłby równie dobrze napisać główny bohater Ready Player One, ponieważ jest identyczny. Artemis fascynuje go, bo mają identyczne zainteresowania i Wade co chwilę powtarza, jaka to ona nie jest mądra,
Przy czym jakimś dziwnym trafem to on zawsze rozwiązuje wszystkie zagadki. I Artemis może być mądra, ale nigdy nie jest aż tak mądra, żeby pokonać Wade'a. I oczywiście Artemis jest tą jedyną dziewczyną w całym Oasis, która nie próbuje wirtualnie podrasować swojego wyglądu. Ona nie ukrywa tego, że jest ponętnie krągła w niektórych miejscach. Oczywiście ona przez cały czas zapewnia go, że w rzeczywistości jest paskudna, bo wiecie, ona ma to jedno dwucentymetrowe znamie na twarzy, co czyni z niej potwora. Co jest wprowadzone do książki tylko i wyłącznie po to, żeby, kiedy Wade w końcu widzi ją w realu, mógł powiedzieć, że dla niego i tak jest piękna, bo on patrzy poza to jedno znamie. Mój Boże. I to jest kolejny przykład tego nieumiejętnego uciekania przed stereotypem supermacho bohatera, ponieważ supermacho bohater nie może skończyć z brzydką dziewczyną. On musi mieć piękną dziewczynę, więc nieważne ile razy powtarzaliby nam, że Artemis nie jest pięknością, oczywiście, że ona jest pięknością, bo Wade musi mieć piękną dziewczynę. Chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, że Ready Player One oferuje czytelnikowi jeden z najgorszych przykładów stalkingu w literaturze młodzieżowej, bo bądź co bądź Ready Player One to jest wciąż young adult. Mianowicie, kiedy Artemis zrywa z Wade'em, z którym tak naprawdę nigdy nie była, Wade stwierdza, że aby udowodnić swoją męskość i udowodnić biednej dziewczynie swoją ogromną miłość, powinien łazić za nią krok w krok, bombardować ją milionem wiadomości, więc Wade to wszystko robi, nie przyjmując w ogóle do wiadomości, że kiedy dziewczyna mówi nie, to po prostu znaczy nie i powinien dać sobie siana. Jest tam też taki fragment, kiedy Wade postanawia wysłać jej najbardziej krypną wiadomość, jaką można wysłać w ogóle kobiecie, po tym jak znajduje jej prawdziwe zdjęcie, na końcu maila pisze jej bardzo wymowne i okropne PS, które brzmi mniej więcej: w rzeczywistości wyglądasz jeszcze piękniej. Gdybym ja dostała coś takiego od faceta, to uciekałabym przed nim, gdzie pieprz rośnie. Na domiar złego, czas rozstania Artemis i Wade'a jest okraszony wewnętrznymi monologami bohatera na tematy takie jak: kupiłem gumową lalkę przez internet i dymam ją, myśląc o dziewczynie, która mnie nie chce. Tak, jest zdecydowanie zbyt wiele miejsca poświęcone na ten temat w tej książce. Oraz bohater oddaje się również pseudofilozoficznym wynurzeniom na temat tego, jak to dobrze, że ludzkość wymyśliła masturbację, ponieważ dzięki temu on może rozładować napięcie fizyczne, którego nie może rozładować z dziewczyną, ponieważ, uwaga, i tutaj następuje prawdziwy cytat z książki, geekom o wiele trudniej jest trafić z kimś do łóżka. Wyjaśnimy sobie jedną rzecz. Jeżeli jesteście sami, prawdopodobnie wynika to z tego, że mieliście po prostu pecha, jeszcze nie spotkaliście odpowiedniej osoby, a być może dzielicie z głównym bohaterem tej książki pewne cechy charakteru, które dla osób postronnych mogą się wydawać odpychające. Jeżeli jesteście sami, nie wynika to z tego, że jesteście geekami. Ponieważ bycie fanem popkultury to nie pastcnoty, więc nie traktujcie go jak pastcnoty. Tak naprawdę wszystkie postaci w Ready Player One poza głównym bohaterem znalazły się tam tylko dlatego, żeby Wade na ich tle mógł wypaść dobrze. I najgorzej jest to pokazane w przypadku H, najlepszego przyjaciela bohatera, który należy do tej jego drużyny poszukiwaczy Jaja Halliday'a, który na samym końcu historii okazuje się być w rzeczywistości czarnoskórą nastolatką. I to na dodatek lesbijką. I jeżeli pomyślicie sobie w tym momencie: wow, to kompo brzmi jak najgorszy koszmar przeciwników politycznej poprawności, to macie dużo racji, ponieważ postać H i jej prawdziwa tożsamość zdaje się być po prostu odhaczaniem kolejnych mniejszości na liście, których Klein nie wcisnął wcześniej do swojej książki. Tak jakby Klein stworzył postać H tylko po to, żeby zamknąć usta krytykom, którzy zarzucą mu brak reprezentacji. I to jest idealny przykład na tokenowe wykorzystanie mniejszości w swojej historii, ponieważ przeszłość H i jej prawdziwa tożsamość są wprowadzone w tej historii tylko po to, żeby Wade mógł wykrzyknąć: ja w ogóle nie patrzę na kolory skóry, patrzcie jaki jestem tolerancyjny, to wciąż będzie moja najlepsza przyjaciółka. Chociaż parę wersów później stwierdza, że on tak właściwie nie będzie się do niej zwracał w formie żeńskiej, chociaż jest kobietą, bo on się tak przyzwyczaił do tego, że mówi do niej per chłopaku. Poza tym trzeba mieć niezły tupet, żeby z tożsamości jedynej czarnoskórej homopostaci w książce uczynić spoiler, tak żeby, broń Boże, fani nie mogli o nim rozmawiać bez wyjawiania ważnych informacji na temat fabuły. Wow!
Ale niestety to nie koniec takich potworkowatych motywów w Ready Player One. Dodatkowo mamy tu jeszcze podszytą transfobią obsesję Wade'a na punkcie tego, żeby broń Boże jego rozmówca po drugiej stronie Oasis nie okazał się być mężczyzną i żeby Artemis nie okazała się być jakimś podpitym 40-latkiem, który chce go poderwać. I jeszcze coś, co mnie osobiście doprowadza do absolutnej pasji, tak jakby wszystkie inne rzeczy doprowadzały mnie do tej pasji mniej, czyli stereotypowe ukazanie Japończyków w tej książce. Wow! Wiedza Ernesta Kleina na temat Japonii zatrzymała się gdzieś w okolicach filmów samurajskich Kurosawy. Tutaj Japończycy wszyscy dodają swoim rozmówcom cząstkę san do imienia. Przez cały czas kłaniają się im w pas i non-stop rozprawiają o honorze. Japończycy w tej książce dzielą ludzi tylko na tych, którzy mają honor i mają dyshonor. Dyshonor dla świerszcza, dyshonor dla krowy! W postaci dwóch japońskich chłopaków, którzy pojawiają się w tej książce, równie dobrze mogliby być jakimiś bezwolnymi NPC-ami w grze komputerowej. Tak jakby nie można było z nich zrobić normalnych ludzi. Wow. To chyba wszystko. To są wszystkie moje notatki. 6 stron. Moja terapia gotowa. Od razu mi lepiej. Nie ma nic złego w niewinnym eskapizmie, a w zamyśle tym właśnie Ready Player One miało być. Ale jeżeli przy okazji hołduje się toksycznym postawom jak te w książce, to ta niewinna ucieczka od rzeczywistości zaczyna się zamieniać we wkurwiający stek bzdur, który utwierdza stereotyp geeka, który już dawno powinien był odejść do lamusa. Ready Player One ma pozwolić geekom poczuć, że dzięki swojemu hobby są najważniejszymi ludźmi na świecie. Że znajomość każdego dialogu z jakiegoś filmu pozwoli im ten świat ocalić, a skille w Pac-Mana pomogą zdobyć dziewczynę. I byłoby to jeszcze w pewien sposób akceptowalne, gdyby nie to, że w osobie głównego bohatera książka gloryfikuje tak bardzo toksyczne postawy jak stalking, rasizm, gatekeeping czy zwyczajną bucerę. I dlatego uważam, że na polu reprezentacji geekowskiej w popkulturze Ready Player One jest okropnym przykładem. To jest nie tylko książka zła literacko, ale książka po prostu szkodliwa, hołdująca beznadziejnym stereotypom. I to by było wszystko na dzisiaj. Przepraszam, że filmik jest taki długi, mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale to wiecie, wszystko dlatego, że nasza rozłąka potrwała kilka tygodni i trzeba było to nadrobić. Jednocześnie z ogromną radością zauważyłam, że kanał zbliża się lub już w tym momencie przekroczył 20 tysięcy subskrypcji i w związku z tym pomyślałam sobie, że nadszedł czas. Tak, to już jest dobry moment. Nadszedł czas na to, żeby zrobić pierwsze Q&A. Dlatego jeżeli chcielibyście zadać mi jakieś pytania, chcielibyście się czegoś dowiedzieć o mnie, o mojej pracy, o mojej działalności w internecie, albo w ogóle o czymkolwiek, zostawiajcie je pod spodem w komentarzach, oznaczcie je po prostu jako pytanie do Q&A i w następnym nagraniu, albo w nagraniu po jakimś tradycyjnym odcinku niedisneyowskim, zrobimy sobie taki filmik, w którym na te pytania odpowiadam. To w takim razie liczę na Waszą kreatywność i do zobaczenia następnym razem. Cześć!